Witam się z Wami serdecznie. Dzisiaj przyszła do mnie paczka. Zamówiłam sobie cebulki. Zobaczycie, jakie to cebulki będą. Z firmy Królik, ale to nie jest reklama, bo to wszystko sama zapłaciłam. Po prostu zbliża się już ten okres, wiecie, jesienny i pora na wysadzanie tych po prostu kwiatów, które zimują, więc też kolekcję chcę swoją uzupełnić kwiatową, żeby nie wykopywać tych kwiatów. Po prostu kwiaty, które sadzimy na zimę i zimują, one są bezproblemowe. Pudełko, jak widzicie, dosyć sporej wielkości. I już, kochani, będziemy rozpakowywać. Postawiłam Was tutaj na podłodze, żebym miała dużo miejsca. Paczka fajnie zabezpieczona, więc lecimy. Mamy fakturkę. Ach, ile folii bąbelkowej. To jeszcze sobie odłożę. Patrzcie, jak ładnie zapakowane. Ładnie zapakowane. Dobra. Tu coś mamy. O. Gratis. Zapraszamy na kolejne zakupy. Zobaczcie. Dostałam gratisa. Chyba lilia drzewiasta biała w gratisie. Bardzo miło ze strony sprzedawcy. Nie będę na razie wyciągać, ale widzę, że jest lilia albo kalela. No chyba lilia. Dajcie. Paszport roślin, zapraszamy. Lilia drzewiasta, biała. Dobra. Dobra. Patrzcie, kto tu mi pomaga. Kto tu. Pomocnik! Co ta mama tu kupiła? Zaraz jej tu pomogę rozpracować wszystko. A powiem Wam, że ładna. Ładna widać cebulka. Dobra. Wzięłam sobie cebulę zimową. Kilogram. Widzę, że jest dosyć drobna, także sporo się posadzi. Na zimę. W tamtym roku pierwszy raz sadziłam zimową cebulę. Mimo suszy fajna nawet cebulka wyszła, taka średniej wielkości. Także mamy taką cebulę zwykła. Taka, jak ja mówię, żółta, nie? Ale cebuli. Powiem Wam, że ja nie cierpię sadzenia takiej małej cebuli, bo dymka jest różnych wielkości. Nie wiedziałam, jaka ona będzie, bo wiadomo, że zdjęcia są tylko poglądowe, moi drodzy. Także gdzieś tak koniec października, nawet w listopadzie, jeżeli ziemia nie będzie zamarznięta, to się ją na zimę wysadza. Sosnek mam swój, więc nie kupowałam. I harnaś, i słoniowy, także będzie sadzone. A tutaj, moi drodzy, mamy zestawy. Wzięłam miksy. Tutaj Wam pokażę. Po dwa razy miksy właśnie lilii orientalnej i jakaś tam jeszcze inna. Po 5 sztuk. Zaraz sobie otworzymy. Fajnie zabezpieczone. Zapakowane. Widać, że są wilgotne. Dlatego sobie tutaj postawiłam ze względu na to, że moi drodzy ten. Ale każdy osobno zapakowany. O. Po dwie cebulki widzę jest w tym, nie są oznaczone jakoś, ale ładne, nawet dorodne te cebulki. O, czekajcie, może na dywanie weźmiemy. Ciemne na ciemnym, będzie słabo widać, ale jak tutaj są tak fajnie zapakowane, to ja mogę śmiało wysypać. Niektórych opakowałem, ma być 5 sztuk. Mamy raz, mamy dwa, mamy trzy, mamy cztery, tu mamy sześć, zobaczcie. Także jakby to było już jeden, mam też gratis, bo 5 sztuk miało być. Także mam w jednej dwa, a tutaj w każdej mam po jednym. Także fajnie.
Także mam zamiast 5, mam już 6. Dobra, zobaczymy w kolejnych opakowaniach, jak to się kształtuje. Jak to się kształtuje. Wspólnie. Dobra. Ładnie zapakowane, zabezpieczone. Kocie, nie przeszkadzaj. Zobaczymy, jak tutaj to wygląda. Czy jest po jednej, czy jest po dwie. Tu jest jedna. Spadaj, bo mi staty wywrócisz. Tu jest jedna. Tu jest jedna. Tu jest jedna. Tu jest jedna. Tam się tylko dwie trafiły. Zobaczymy w kolejnych opakowaniach. Ale pomocnicy mi tu pomagają. Także widzicie, fajnie. Trafiło się w jednym opakowaniu dwie sztuki. Tak, żeby mi się to nie poplątało. Dobra. Otwieramy, wycofujemy kolejne. I patrzymy. Jedna, ale powiem wam, że dorodne są te. Też jedna. Też jedna. Nie chcę otwierać na razie. Też jedna. I też jedna. Także chyba tylko tam się trafiło. No już otworzyłam wszystko prawie. Macie karton. Do kartonu wskakiwać. To już sobie i to ostatnio otworzymy. I zobaczymy. O. Ciach. Wspólnie. Czy będzie też tak? O. Jedna. 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 I tu mamy też, można mówić, nie wiem, jakieś skłącze, coś, jedna i jedna. Także w jednym opakowaniu tylko tak się trafiło, że była po prostu ten, dwie. O, proszę. 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 Mówię, macie karton, już w kartonie siedzą moi pomocnicy. Także mamy trochę właśnie tych lilii zakupione, cebulka. Fajnie, sprzedawca dał nam gratis. Oj, oj, oj. Jeszcze wam coś pokażę, już jak jesteśmy przy tych kwiatach. Co jeszcze zakupiłam? Stokrotce, bo ja wam coś pokazywałam. Kwiatów. Zakupiłam jeszcze takie tulipany. 5 sztuk takie, zobaczcie, czerwone z taką pomarańczową obramówką. No takie nieduże te cebulki. Jesteśmy już przy holu zakupowym. Kupiłam takie coś, mówią, że to troski ozdobne. Kto wie, to niech napisze. 2 sztuki. Po 15 cebulek, ale te cebulki takie malutkie mocno. Dobra. Jeszcze wzięłam opakowanie szafirków. I wzięłam jeszcze takie coś. Dwa razy. Nie wiem. Takie kwiatki. Dwa razy. No i to już by było tyle. I o, proszę, 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 proszę. Zaraz wam coś pokażę. O! Uciek! Uciek! Pomocnik! 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 Muszę przetestować, czy te kwiatki się nadają do czegokolwiek. Zobaczcie. Jest pomocnik? Jest pomocnik. Unboxing zrobiony. Z pomocnikiem. Także takie zakupy sobie zrobiłam kwiatów. Jak się filmik podobał, to zostawcie łapkę w górę, jakiś fajny komentarz. Będzie mi bardzo miło. A ja się żegnam, sprzątam ten bałagan, bo mi tu pomocnicy zaraz porozgryzają opakowania i będziemy mieli tutaj jedną wielką kuwetę z tej ziemi. Dobra, pa, pa.